wcześniejszej, związanej z podwójnymi standardami. Otóż wspominała Pani wcześniej o takim rysie światopoglądu żydowskiego, który zabraniał narażać własne życie. To była w momencie, kiedy pojawia się ta scena z nasłuchiwaniem płaczu dziecka pod oknami. To był ten moment, w którym nie podejmuje się decyzji o poświęceniu siebie dla ratowania nawet żydowskiego dziecka. Tutaj natomiast, i to jest opisane w religii żydowskiej jako wymóg religijny. Natomiast tu pojawia się oczekiwanie wobec nacji sąsiadów, Polaków, dokładnie przeciwne. Jak my sobie z tym mamy dawać radę i co naprawdę u podłoża tego myślenia żydowskiego, co stanowi podłoże, to światopoglądowe podłoże takiego widzenia. Państwa, w ogóle chciałabym powiedzieć jedno, że my jako Polacy nie musimy sobie z niczym dawać rady, my nie mamy problemu, to nie jest nasz problem. Problemem jest zakłamanie historii, bo tak naprawdę, wracając właśnie do relatywizmu, czyli różnego traktowania różnej miary do tej samej rzeczy, to jest właśnie to klasyczny przykład. Żydzi krzyczą na świecie, że Polacy za mało ratowali, Polacy... Ale tu zawsze wracam do tej sytuacji, o której mówiłam Marysia, która powiedziała, a to poszukaj, dlaczego żaden Polak by nie przetrwał. Właśnie. Więc szukałam, sięgnęłam do żydowskiej tradycji, kultury, religii i wszystkiego tego, co naród stanowi. I proszę Państwa, może największym takim moim odkryciem w tej książce i to, co sobie jasno uświadomiłam, to jest kolejny błąd, który popełniają od lewej do prawej i historycy, i teolodzy, i wszyscy mówią o cywilizacji judeo-chrześcijańskiej. Nie ma takiej, proszę Państwa. Jeśli weźmiemy cywilizację, pojęcie cywilizacji jako kanon norm zachowań wypływających z kultury, z religii, z tego wszystkiego, to nigdy nie było i nie będzie cywilizacji judeo-chrześcijańskiej. Dlatego, że jeśli weźmiemy te właśnie normy moralne, religijne, kanon, zestaw taki cywilizacyjny, to zasadnicza sprawa i może to jest odpowiedź na pytanie, dlaczego bardzo trudno nam było się przez te 1000 lat porozumieć z Żydami. Może dlatego, że trudno jest i dziś się porozumieć, bo mamy w tej sferze takiej czysto ludzkiej przede wszystkim zupełnie różne normy. I powiem tak, jeśli nie trzeba być człowiekiem wykształconym, nie trzeba być każdy od małego, Polak, Francuz, Anglik, Szwed, Szwajcar, Włoch, Amerykanin wie, że zasada trzech muszkieterów, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego obowiązuje nas, naszą cywilizację, od kiedy w ogóle ludzka pamięć sięga. I objawia się to w tym, że w wypadku niebezpieczeństwa, no dziś współcześnie tanie statek, to pierwsze szalupy są dla dzieci, dla kobiet, ostatnie dla kapitana, choć jeden Włoch znalazł się, który inaczej postąpił, ale na przestrzeni dziejów on był jeden. W średniowieczu, jak wróg napadał na gród, mężczyźni brali miecze, szli na mury czy pod płoty i się bronili, a do środka szły kobiety, starcy, dzieci, prawda? Taka była zasada. To, co różni tę, to jest nasza cywilizacja, to jest cywilizacja zachodniego chrześcijaństwa, zbudowana, już nie wnikajmy na czym, na pewno na normach zachodniego chrześcijaństwa. Jeśli spojrzymy na cywilizację żydowską, bo trzeba mówić o cywilizacji żydowskiej, to te podstawowe normy są, proszę Państwa, zupełnie inne. W II wieku naszej ery, po powstaniu Bar Kochby, zostało sformułowane prawo, które nazywa się Kiddush Hashem, śmierć w obronie tam najważniejszych przykazań, ale jednocześnie przez całą teologię żydowską, przez całą tradycję religijną i powstałe na tej bazie prawo, przewija się myśl bardzo obowiązująca w czasie II wojny światowej,
która nakazuje, to nie myśl, tylko nakaz religijno-prawny, nakazuje Żydowi ratować swoje własne życie. Ratować życie, co jest dla przedstawiciela cywilizacji zachodniej nie do pomyślenia. Ja mam ratować życie, mogę ratować życie i mam obowiązek ratować swoje życie kosztem moich dzieci, mojej matki, ojca, sąsiada i kogokolwiek. W związku z tym, w sytuacji, kiedy Polaków oskarża się, że za mało umierali dla ratowania Żydów, wobec swojej nacji, swojego narodu żydowskiego, stosuje się tę miarę religii, tradycji, prawa żydowskiego. Żydzie, przedstawicielu narodu żydowskiego, masz obowiązek ratować siebie. W związku z tym wszystkie te sytuacje w źródłach żydowskich dotyczące II wojny światowej stają się jasne. Staje się jasne, dlaczego kronikarz Ningelblum nie ratował tego umierającego dzieciątka pod jego oknami. Dlaczego przedstawiciele getta żydowskiego w 1942 nie myśleli o ratowaniu dzieci żydowskich i machnęli ręką na propozycję Kościoła. Ale przede wszystkim, proszę Państwa, ten relatywizm i to, ja już nie chcę używać ostrych słów, ale przez dziesiątki lat, jak od zakończenia wojny, wykrzykuje się na świat, że Polacy antysemici za mało ratowali. A jednocześnie, proszę Państwa, w tej książce znalazłam, to też dzięki pomocy Żydów, których nazwisk nie wymieniam, w Knesecie w 1950 roku, jednym słowem mówiąc, wyszło w Izraelu prawo w 1950, czyli dwa lata po powstaniu państwa Izrael, ustanowione zostało prawo, na mocy którego wszyscy ci, o których mówiłam ci, policjanci, przedstawicieli Judenratu, Żydzi, którym mordowali swój naród, jeśli trafili do sądu, to z sądu wychodzili wolni. Jeśli w sądzie oświadczyli na przykład, tak, jestem winien śmierci 1000–2500 Żydów, ale zrobiłem to, żeby ratować swoje własne życie. I taki Żyd wychodził wolny z sądu. Od czasu wojny, proszę Państwa, Izrael, jedyne państwo żydowskie na świecie, które mógłby to uczynić, nie osądził żadnego Żyda za to, że swoich braci posłał na śmierć. Więc jeśli patrzymy na lata II wojny światowej, to napisałem w książce, to umówmy się, że albo stosujemy normy zachodniej cywilizacji, czyli nasze normy, jeden dla wszystkich, wszyscy za jednego, i wtedy wsadzamy do więzień wszystkich tych Żydów, którzy mordowali swoich braci, albo przyjmujemy normy żydowskie, ale obejmujemy nimi również Polaków i mówimy, dajcie nam święty spokój. My, Polacy, mieliśmy przede wszystkim obowiązek ratować swoje własne życie. Koniec, kropka. I wszelkie pretensje do Polski, mam nadzieję, jeśli upowszechnimy tę wiedzę, muszą ustać. Jeśli ja w to wierzę, jeśli nie dziś, to za 10 lat. Na razie ta książka jest przetłumaczona na angielski spotyka się z dużym odezwem pozytywnym w środowiskach amerykańskich. Bo Amerykanie bardzo rozumieją tę naszą sytuację, po pierwsze nieuczestniczenia w walce o wolność państwa polskiego i po drugie te dwie normy, którymi ten relatywizm żydowski, bo trzeba tu powiedzieć po imieniu rzecz, że jest to relatywizm żydowski, który dla swojego narodu stosuje inne normy i według innego ocenia naród polski, w tym wypadku inne narody. I pora z tym skończyć. Ja w swojej książce, w rozdziałach poza granicą Solidarności Żydowskiej, poza granicą Solidarności Polaków, rozliczam i Żydów, i Polaków według tych kryteriów, o których wspomniałam Jaspersa. I proszę Państwa, naprawdę muszę powiedzieć, że najlepszą recenzją mojej książki, jaką usłyszałam, jeden starszy pan mecenas powiedział,
Panie, bo ta książka wyprostowała mi kręgosłup. Ja proszę Państwa, powiem Państwu, że mnie same, ja napisałam ją po to, żeby wiedzieć, jak naprawdę było, bo jako historyk szukam odpowiedzi i odkrywając te różne rzeczy mogę powiedzieć i powtarzam to w książce. My nie jesteśmy, Polacy nie jesteśmy narodem świętych. Mamy, z czasów wojny mieliśmy też masę grzechów na sumieniu, mówię en bloc o narodzie, ale naprawdę nie mamy powodu do wstydu. Możemy chodzić wyprostowani, bo jeśli popatrzeć na Kościół, Kościół zachował się wspaniale w II wojnie wobec zakłady Żydów. Jeśli chodzi o organizację podziemne i polskie państwo podziemne, Polska była jedynym krajem, w którym powstała Rada Pomocy Żydom i gdzie organizacje konspiracyjne i rząd na uchodźstwie tych Żydów ratował na ile można było, na ile się dało. Jeśli zważyć, ile osób indywidualnie Polacy uratowali, to naprawdę jest wspaniała karta. I chciałabym, żebyście Państwo przeczytali tę książkę i wyprostowali kręgosłupy i nie poddawali się tej obrzydliwej, podejmowanej również przez nasz rząd kampanii szkalowania i skundlenia Polaków, bo film Pokłosie, który nie ma nic wspólnego z prawdą historyczną, był finansowany oczywiście w 50% przez Rosjan, ale w jakimś procentach przez Instytut Sztuki Filmowej Polski, czyli z moich podatków również. Nawiązując jeszcze do tego, do kwestii relatywizmu, no niestety z tym